Dzień dobry, nazywam się Anna Jabrzak-Bereza, jestem adwokatem i w dzisiejszym wideo chciałam Państwu odpowiedzieć na kilka pytań, które teraz dość często do mnie trafiają w związku z tym, że mamy sytuację epidemiologiczną w kraju i rzeczywiście jest tak, że coraz więcej osób boi się podróżować, myśli o tym, co zrobić, żeby niekoniecznie stawić się w sądzie, a zarazem chcieliby dopełnić tego obowiązku, skoro sąd go wzywa, czyli po prostu. Po pierwsze, jak się przygotować do rozprawy sądowej, a po drugie, czy trzeba osobiście się stawić na rozprawie sądowej w sądzie, który wzywa. Więc odpowiadając na pierwsze pytanie, jeżeli jest taka sytuacja, że ktoś z Państwa się źle czuje, nie wie, czy jest koniecznie chory na COVID, ale po prostu źle się czuje, to jeżeli ma gorączkę, to jest duże prawdopodobieństwo, że do sądu wpuszczony nie zostanie. Ponieważ obecnie obowiązują obostrzenia, większość sądów, bardzo różnie sądy to uregulowały, ale większość sądów wpuszcza, mierząc temperaturę, wpuszcza tylko 20 minut przed rozprawą i tylko osoby, które posiadają wezwanie do stawiennictwa na rozprawie. Zatem jeżeli ktoś po prostu czuje się źle i sam poddaje się dobrowolnie izolacji, no to jeżeli ma taką możliwość, oczywiście warto jest zrobić test na COVID, natomiast na pewno warto jest poinformować sąd o takiej sytuacji, prosząc sąd o odroczenie rozprawy, jeżeli czuje, że nie jest w stanie się stawić na niej, albo jego obecność po prostu mogłaby stanowić zagrożenie dla innych osób. Dbając po prostu o bezpieczeństwo tych pozostałych osób, które na rozprawie się stawią. Natomiast to jest taka pierwsza rzecz, która bardzo często klienci mnie pytają, czy jak dzisiaj się źle czuję, to już nie muszę iść do sądu. No nie, to nie o to chodzi, żeby się nie stawiać z byle powodu, tylko o to, żebyśmy wszyscy dbali o swoje bezpieczeństwo. Jeżeli rzeczywiście istnieje realne zagrożenie, to w moim przekonaniu należałoby o takim zagrożeniu poinformować sąd, ale też te testy prywatne są tak dostępne, że nie jest dużym problemem ich zrobienie. Natomiast co, jeżeli Państwo sami nie czujecie się, tylko obawiacie się tego dojazdu do sądu? Tak często świadkowie, żeby stawić się na rozprawie, mają kilkaset, kilkadziesiąt kilometrów do przejechania. Często nie posiadają własnego środku transportu, muszą się przemieszczać środkami transportu komunikacji publicznej. Nie chcieliby tego robić. Co wtedy można zrobić? Jeżeli macie Państwo odległość do sądu dłuższą niż 60 km, można złożyć wniosek do sądu o to, aby przesłuchał Państwa w drodze pomocy sądowej przed sądem, który jest właściwy dla Waszego miejsca zamieszkania. Sąd nie zawsze musi się na to zgodzić, ale ze względu na tą sytuację, którą mamy w kraju i z różnych innych przyczyn, które często wcześniej były argumentowane przez świadków, bardzo często sędziowie wyrażają tę zgodę. Oczywiście w postępowaniach cywilnych jest zasada bezpośredności i każdy sędzia wolałby, aby świadek się stawił przed nim osobiście, żeby mógł go przepytać, to jest zupełnie innego rodzaju przesłuchanie, ale jeżeli Państwo czujecie, że to mogłoby z jakiegoś powodu zagrażać waszemu życiu i zdrowiu i się po prostu obawiacie. Warto złożyć taki wniosek, żeby dać chociaż temu sądowi możliwość rozpoznania go. Jeżeli chodzi o osoby, które mieszkają za granicą, tak, w związku z tym, że pojawiły się w niektórych krajach obowiązki kwarantanny przez 14 dni od pobytu w Polsce, także można zawnioskować o to już wtedy nie sąd właściwy, tylko na przykład o przesłuchanie przed konsulem. Sądy nasze dość często korzystają z takiej możliwości. Są też możliwości, aby sąd zlecił sądowi wzywanemu do tego, żeby to sąd w kraju obcym przesłuchał, bądź też sąd sam polski dokonuje przesłuchań za pomocą instrumentów, które umożliwia sąd właściwy dla miejsca zamieszkania tej osoby za granicą. Są te dwa instrumenty prawne uregulowane w prawie międzynarodowym i one też już są dość często spotykane i stosowane. Jest też mnóstwo już sądów, które posiadają możliwość wideokonferencji. Oczywiście te mniejsze sądy nie, natomiast większe tak. Więc jeżeli się złoży taki wniosek do sądu, to często sędzia po prostu dysponuje takimi środkami, żeby świadka przesłuchać za pomocą wideokonferencji i w ogóle nie musi nigdzie jechać, tylko być zalogowany w systemie w czasie rozprawy i spokojnie może złożyć zeznania w ogóle nie wychodząc z domu. Zatem tych możliwości jest naprawdę dużo. To, co często teraz mnie pytają klienci, to czy sądy jeszcze funkcjonują i czy to wszystko działa. W tej chwili funkcjonują nawet na dwie zmiany. Wszyscy dbamy o to, żeby to bezpieczeństwo było jak największe, więc jak najbardziej tak. Natomiast kolejnym pytaniem jest, jak przygotować się do rozprawy. I to jest pytanie niezmienne, bez względu na okoliczności, co powinnam wiedzieć, zanim pójdę na rozprawę sądową. Więc przede wszystkim
trzeba pamiętać o tym, żeby wziąć ze sobą dowód osobisty. Sąd na początku wylegitymuje Państwa, prosząc o okazanie tego dowodu osobistego, ponieważ teraz najczęściej mamy plexi przed sądem, to sędziowie bardzo często proszą o to, żeby tylko okazać tego plexi i tutaj często widzę różne zachowania świadków, którzy gdzieś tam próbują górą, dołem, okiem pokazać ten dowód osobisty, a chodzi o to po prostu, żeby go przyłożyć. Naprawdę nic skomplikowanego, ale wiem, że pod wpływem stresu ludzie różnie reagują. To, co jest istotne, na początku padają te trzy podstawowe pytania na rozprawie. Czy był ktoś karany za składanie fałszywych zeznań? Ile ma się lat? Kim jest się z zawodu? I jak się odpowie na te trzy podstawowe pytania, plus czy jest się osobą spokrewnioną z którąś ze stron postępowania sądowego, następnie sąd pyta, jeżeli to jest świadek, czy wie, w jakiej sprawie został wezwany na rozprawę. Jeżeli tak, to zazwyczaj to jest ten moment, kiedy ma czas na swobodną wypowiedź, którą myślę, że warto wcześniej sobie przygotować. Czyli warto się zastanowić nad tym, w jakiej sprawie zostałem wezwana, po co się na nią mam stawić, czy jest mi wiadomo, tak jakie są okoliczności związane z tą sprawą, bo często jest tak, że pomimo, że byliśmy świadkami jakiegoś zdarzenia, to jeżeli to zdarzenie miało miejsce rok, dwa, trzy temu, to naprawdę w stresie, stojąc przed sądem, często świadkowie mają, że oni już w ogóle nic nie pamiętają. Także to jest tak dla nich stresujący moment, że nie są w stanie tego otworzyć. A jeżeli nawet dzień wcześniej siedzimy i chwilkę po prostu się nad tym zastanowimy, co chcielibyśmy przekazać temu sądowi, co chcielibyśmy powiedzieć tak o tym zdarzeniu, które miało miejsce, to już będzie zupełnie inaczej wyglądało. Natomiast jeżeli jesteście Państwo stronami postępowania i stawiacie się na rozprawie, to po pierwsze trzeba się zastanowić po co. Czyli tak w dużym skrócie, jak sąd Państwa zapyta, o co wnosicie? Jeżeli jesteście oczywiście bez profesjonalnego pełnomocnika, bo jeżeli jesteście z profesjonalnym pełnomocnikiem, czy adwokatem, czy radcą prawnym, to on na pewno za Państwa to powie. Natomiast jeżeli przychodzicie na rozprawę sami, to najpierw przemyślcie, o co chcecie wnioskować do sądu. Naprawdę to nie jest kwestia oczywista i już wielokrotnie widziałam, kiedy strona nie potrafiła odpowiedzieć na takie pytanie. Nawet jeżeli jest to roszczenie stricte pieniężne, tak, czyli wnosicie o 10 tysięcy złotych, to zazwyczaj jest tak, że wnosicie o to roszczenie, czyli o tą kwotę 10 tysięcy złotych, ale do tego wnosicie o odsetki. Jeżeli wnosicie o odsetki, to trzeba się zastanowić, od jakiego dnia tych odsetek się domagacie i sąd o to Państwa zapyta. Tak jest to zazwyczaj od dnia wymagalności roszczenia. Jeżeli to była zwykła faktura na 10 tysięcy, to od dnia następującego po dniu, kiedy miała nastąpić zapłata. Natomiast jeżeli domagają się Państwo już innego rodzaju roszczeń, to naprawdę warto je przemyśleć, jakie. Nawet w sprawach tego typu, jak kontakty z dziećmi. Często mi się zdarza, że kiedy sąd zadaje pytanie, to o co pan wnosi? Ta osoba naprawdę nie potrafi powiedzieć o co. Oczywiście, że wie, że chce się spotykać ze swoim dzieckiem, ale zanim państwo przyjdzie do tego sądu, to warto się zastanowić, czy jak chciałbym się spotykać z tym dzieckiem, to miałoby to być w weekend, a weekendem jest dla mnie. Sobota i niedziela, czy piątek, sobota i niedziela. Jeżeli w weekend, to znaczy, że od piątku od godziny 18, czy to jest sobota od godziny 9? Warto przemyśleć to wcześniej, co będzie dla dziecka najkorzystniejsze. Czy Państwo będziecie w stanie temu podołać obowiązkowi, bo to jest zarówno uprawnienie, jak i obowiązek. Więc jeżeli chcecie mieć na cały weekend, to powiedzmy, zabieram dziecko ze szkoły o godzinie 15 w piątek i odwożę mamie, tacie w niedzielę o jakiejś godzinie. Jeżeli chcemy mieć te kontakty, no to zazwyczaj jest tak, że oprócz tego, że będą te kontakty, powiedzmy w co drugi weekend, tak standardowo, to większość rodziców chciałoby mieć kontakt w takie dni jak Mikołaj, Dzień Dziecka, Boże Narodzenie, Święta Wielkiej Nocy i warto się zastanowić, jak to uregulować wcześniej, bo naprawdę jak Państwo staniecie przed sądem, to już trudno jest to zrobić. Wierzcie mi, że jest mnóstwo takich roszczeń, właściwie wszystkie, nad którymi nie jest oczywista taka odpowiedź na pytanie, czego pan, pani się domaga. Więc warto wcześniej stanowić się zastanowić, dlaczego. Oprócz tego, jak państwo stajecie przed sądem, to zazwyczaj jest tak, że od dnia złożenia powództwa czy wniosku do dnia pierwszej rozprawy upłynęło dość dużo czasu. W związku z tym sąd pyta, jakie jest państwa stanowisko w sprawie. I to wcale nie oznacza, że chce, żebyście zreferowali całe swoje powództwo, tylko albo wnosicie jak dotychczas, tak, czyli wnosicie jak w pozwie wniosku, albo też wskazujecie, że jakieś okoliczności się zmieniły. I jeżeli przez ten okres czasu coś się zmieniło, to naprawdę to jest świetny moment, żeby sądowi wskazać, że coś uległo zmianie. Jeżeli z tym będzie się wiązała zmiana roszczenia, to udowodnić, zmienić, tak, no tutaj już wchodzi bardzo dużo rzeczy, które należy wówczas zrobić. Ale przed rozprawą
Naprawdę warto przemyśleć, co temu sądowi chcecie powiedzieć i właściwie dlaczego tam idziecie. Bo bardzo dużo ludzi idzie, nie analizując tego pod kątem tego, co za chwilę będzie musiał powiedzieć. A jak się nie przygotujecie, to niestety to dobrze wyjść nie może. Gdybyście mieli jakieś pytania do dzisiejszego wideo, to serdecznie zachęcam. Na dzisiaj bardzo dziękuję i do zobaczenia.